Pierwsza wymiana pierwszego filtru do silnika oraz wymiana filtru do kabiny. Bierzemy się do roboty. Jesteśmy na parkingu niedaleko od domu. Czasem przyjeżdżam zaparkować na noc, jak mi się nie chce jechać na jardę wracać. Ten filtr, jak widać, jest przerąbany, nie? Całkiem zapchany. Nie wymieniałem go chyba 4-5 miesięcy. Made in Poland, by the way. Te filtry są robione w Polsce do Cascadi. To taka ciekawostka. To jest ta prosta robota. A teraz to jest mój ładunek. Wszystko wygląda w porządeczku. Wszystko się trzyma. Rzeczywiście, całe szczęście. Myślałem, że ta folia może się porwać, ale ona jest tak luźno zrobiona, nie ma ostrych krawędzi, wszystko się trzyma przyzwoicie. Sprawdzę tylko prognozę pogody, czy czasem nie będzie lało w nocy. Nie sądzę. Jest ten drugi filterek. Cztery śrubki. Powinien się do niego dostać. Do roboty. Tak wygląda nowy unit, nowy filterek. Niepotrzebnie już go położyłem na ziemi i mam skałę. Która mi wypadła. Tak wygląda nowy filtr. To co? 4 śrubki, dziesiątki pewnie. 10 mm. Jedziemy, bo zanim moja baby tu przyjedzie, ona jeździ tak wolno. To ja myślę, że ja się tutaj zdążę ogarnąć z tym, co mam do zrobienia. We'll be right back.
assembly. Już odchodzi i wyciągamy. Ile tu jest syfu? Popatrz. Kamienie normalnie, kamienie się wysypuje. Daj kamienie. To jest to assembly. Bardzo, bardzo brudny. I tak. Z jednej strony, z tej strony czyściutki, ale z tej brudniutki. Najwyższy czas. Spróbuj, żeby nie zgubić. I teraz tak. Przetrę może tam ten housing. Choć on wygląda w środku przyzwoicie. Czystości jednak nigdy za wiele. Zwłaszcza jeżeli chodzi o komponent silnika, prawda? W kabinie to wiadomo, w kabinie może być brud. Byleby nie za duży. I to jest nawierzchni. Gumka ładnie szczelna dookoła. Przykręcamy. Gdzie jest mój klucz?
to jest część? Czy to jest coś takiego? To jest to, co jest potrzebne, żeby wymienić światło. To jest taki moduł elektryczny. To po prostu tutaj albo coś zamoka, albo coś tu się dostaje, jakiś brud i kurz do tego. Jest tu seal naokoło chyba, nie wiem czy to dobrze założyłem, bo był luźny. Ale dlaczego to nie funkcjonuje poprawnie? Jest to aluminiowa, solidna część z takim komponentem elektrycznym. Także trzeba odkręcić najpierw ten. Ta osłona nadkola, żeby się dostać do lampy i lampy jako taką. Również na czterech śrubach chyba się trzyma. Spuścić, podłożyłem tutaj drapsy na wypadek, gdyby coś się miało wydarzyć. I ta część jest tam włożona z boku, co nie? Czy jedziemy? Teraz tak, jedna, druga, trzecia, cztery śruby widzę. Jak w czterech śrubach, trzeba oczywiście uważać, bo ta lampa poleci na dół. Cztery śrubki. Co nie? Jedziemy. Potrzebował torki. Dobrego torka mam. Mam nadzieję, że to pomoże, bo jak nie pomoże, to... Ola Boże! Thank you.
jest cały problem. O kurwa mać. Przepalone. Ja chyba będę musiał fucking wymienić całą lampę. Bo mam przepalone też te. Ajajaj. Myślałem, że oszczędzę kaszę, a to gówno. Spaliło się. Zwęgliło się. A tu się przepaliły normalnie. Te połączenia jakieś ceramiczne albo szklane. Czyli to jest gorące jakby się dzieje. Jakaś taka niedobra, bo niedobry projekt, niedobra budowa. Ta budowa. Zgaduję, że się potrafią całe lampy wypalić, całe normalnie gówniane te lampy są. Teraz czy jest sens zakładać nową część w takim układzie? Czy ją mi po prostu za chwilę też nie przepali? I czy ona w ogóle będzie kontaktować? Jak to mi się ta końcówka nadpaliła, to ja nie wiem, czy to będzie łączyć. Nie sądzę, żeby to będzie łączyć. Ale cóż, jak już tak daleko zaszedłem i mam tą część, no to muszę ją spróbuję załączyć i zobaczymy, czy będzie działać. Mam nowe śrubki. Jakie dziadostwo robią teraz? Jest takim zaraz podłączyć, podłączyć go i zawiesić na jedną śrubkę, ja tak myślę. I wtedy zobaczyć, czy w ogóle pomogło, czy nie. Dobra, to już się trzyma. To robimy prowadę generalną. Filtra i tego. Na filtrze jeszcze popatrzę. Wszystko dobrze jest, czy nie ma czasem jakichś. Czy dobrze to złapałem, czy dobrze to jest dokręcone porządnie. A na tamtym brakiecie.
sypie trochę. Ale nie ma nieszczędności. Próbujemy. Kierunkowskaz. No, działa pięknie. Czyżby pięknie? Czy nie pięknie? Chcę mi się przypatrzeć, czy tamten kierunkowskaz tak samo chodzi. Tak samo, to jest niewypełnione, aha. A światło dzienne? Ciężko powiedzieć, czy jest, czy nie. Światło postojowe, światło mijania. Świecą. Więc z tym nie było problemu. Ja myślę, że zakręcamy i spadamy do domu, no. No mandatu za to nie dostanę, co nie? O to chodzi. Ale widać, że jest troszkę inny kolor, więc wcześniej czy później to światło się pewnie przepali do końca. Ta naprawa jest taka temporary, żeby nie dostać złej inspekcji. Dobra. Nieźle, 6.43. Obiecałem, że będę 7.30 w domu na nasze rympy. Składamy. Spadowa na kolację. 'Masz gdzieś rękawiczki, ale gdzieś je odłożyłem na bok. No tu są, cholera, nie widziałem nawet.
tak to jest. W starym Freightlinerze wymiana żarówki zajmowała mi co? 15 minut, 20 minut z pójściem do sklepu na truckstopie i kupnem żarówki. Co nie ma tutaj? Godzina roboty plus godzina drogi, znaczy godzina tam i z powrotem do dealera.